Stan dróg w Tarnowie nie jest najlepszy, co chyba każdy widzi. Zima na chwilę odpuściła, niestety zostawiając po swojej obecności wyraźne ślady. Nie inaczej jest na Krakowskiej. Popękane fugi, wypadające kostki na całym remontowanym odcinku. To nie jest normalna sytuacja, mówi dyrektor Centrum Rozwoju Miasta Krzysztof Madej. Dlatego już wkrótce krakowską zajmą się niezależni eksperci. Chcemy, żeby to była ekspertyza zewnętrzna, absolutnie niezależna, aby ktoś spojrzał po pierwsze na dokumentację techniczną, na dziennik budowy, jak wyglądał proces realizacji tego zadania i zaproponował nam stosowne wnioski. No, mamy w kilkunastu miejscach rzeczywiście znowu uszkodzenia fug na ulicy Krakowskiej i nie jest to sytuacja komfortowa. Co do remontu krakowskiej wykonywanego przez firmę MK But, od początku były wątpliwości, zwłaszcza w kontekście okresu, kiedy był wykonywany, zimowego i użytych materiałów. Nowa Krakowska kosztowała prawie 7 milionów złotych, ale nie jest to inwestycja, która daje szczególne powody do dumy. Eksperci mają sprawdzić ją do spodu. Ekspertyza może pokazać nam, czy po pierwsze ulica jest dobrze zaprojektowana, czy wykonawstwo, czasokres, kiedy była ulica realizowana, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jak na razie MK But został poinformowany o nowych usterkach na Krakowskiej, które musi usunąć na własny koszt po raz kolejny. Patrząc na obecny stan krakowskiej, naprawdę trudno uwierzyć w to, że została ona oddana do użytku niecały rok temu, a po drodze zdążyła się już doczekać kilku remontu. Ale jak widać, niestety to chyba jeszcze nie koniec. Julita Majewska, Tarwizja.